No tu masz imbusa? Daj czy jakim imbusa, bo to trzeba obniżyć. Nie masz imbusu? Nie mam. No tak. 3 miesiące temu na spotkaniu świąteczno-noworocznym z klientami Banku BGŻ miałem przyjemność troszeczkę dłużej porozmawiać z panem komendantem na różne tematy. Między innymi rozmawialiśmy również o potrzebach. W związku z tym, po tych 4 miesiącach jesteśmy dzisiaj po to, żeby na tej przyjemnej uroczystości móc jako Bank BGŻ przekazać dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu 2 rowery, które mam nadzieję wzmocnią prewencję, a jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz turystów miasta Świnoujścia. Panie dyrektorze, panie prezydencie, bardzo dziękuję za to wsparcie. To jest prawda, że przed kilkoma miesiącami, jak spotkaliśmy się z panem dyrektorem, to rozmawialiśmy na temat poczucia bezpieczeństwa w mieście. Pan dyrektor bardzo zainteresowany był ewentualnie wsparciem świnoujskiej policji i rozmawialiśmy na temat, co moglibyśmy tutaj wymyśleć, żeby policjanci korzystali ze sprzętu, który bezsprzecznie poprawia bezpieczeństwo w Świnoujściu. Bardzo się cieszymy z tego właśnie zakupu, z uwagi na to, że od lat realizujemy zadania w dzielnicy nadmorskiej, szczególnie w okresie letnim, i tworzymy patrole rowerowe na promenadzie, na plaży oraz również tam w okolicach. Te patrole rowerowe to traktujemy jak patrole piesze, z tym, że na rowerach są dużo bardziej mobilni i bardziej skuteczni. I tym bardziej zależało nam na tym, żebyśmy mieli takie rowery, na których policjanci będą się poruszać, a te dotychczasowe, no niestety już z biegiem lat stały się coraz mniej sprawne i bezużyteczne. Także policjanci bardzo, bardzo się ucieszyli na widząc takie właśnie rowery, będą jeździć. No w tej chwili to są 2 policjanci, którzy będą wyznaczani do tych patroli rowerowych w sezonie letnim. Już od maja rozpoczniemy, wtedy kiedy to nasilenie tego ruchu w dzielnicy nadmorskiej, czyli będą nas odwiedzać turyści, żebyśmy dbali o to bezpieczeństwo i reagowali jak najszybciej na zagrożenia, które tam występują. Także bardzo dziękuję. Oczywiście zawsze będę tutaj w kontakcie z panem dyrektorem i liczył na więcej. I te samochody, oczywiście potrzeby nasze są zawsze dużo większe. Pan prezydent wie, jak świnoujska policja zawsze dużo potrzebuje.